No siemanko, witam serdecznie, z tej strony OldGamer89, witam w kolejnym odcinku z meczy rankingowych solo w szóstym sezonie. Kończymy powoli ten sezon, ale zobaczcie, zbliża się aktualizacja i tutaj pokazują, co będzie w nadchodzącej aktualizacji w Age of Empires 4. No tutaj wygląda na to, że jakieś pojedynki rycerskie czy coś w tym stylu się pojawi. No ale dobra, lećmy już do tych meczy rankingowych. Jak widzicie, no sytuacja się tak prezentuje. Został jeden dzień, 12 godzin do końca tego szóstego sezonu. No i spróbujemy jeszcze rozpaczliwie zaatakować rangę złoto 3. Złoto 3, no bo jak widzicie, jeszcze złota 2 nawet nie mam. W tym momencie jeszcze złoto 1, ale no wróciłem z siłki i po prostu teraz musi pójść dwa zwycięstwa w tym odcinku. No i wtedy wejdziemy gdzieś tam na 800 kilkanaście punktów. No i jutro może w ostatnim dniu tak naprawdę dla mnie tego sezonu się gdzieś tam uda. Wy też pewnie będziecie te odcinki w ogóle oglądać, myślę, że już po sezonie tak naprawdę. Ten odcinek to już może będzie po sezonie. Wy będziecie go oglądać, no ale jak widzicie, tutaj jeszcze jestem w trakcie tego szóstego sezonu. W tym momencie nagrywam w niedzielę, 17 marca. Hitman 030 jest moim przeciwnikiem. 102 poziom. Zwycięstwo. Hitman gra Francuzami. No i pytanie jest, jak z nimi zagrać? Bo ostatnio trzymałem się tej strategii na szybki atak. Tylko że w sensie taki szybki, że 7-8 minuta już atakuje na wycienkę chłopów. Tylko że no z Francją to nie wiem, czy to będzie dobra strategia. Bo Francję raczej trzeba przyjąć i skontrować później nieco. No ale dobra. Zobaczymy. Nie no, chyba trzeba. Dobra, na razie się trzymam tej strategii na ten szybki atak. Zobaczymy, jak to siądzie z Francuzami. Jeśli nie siądzie, no to kurczę, w kolejnych meczach będziemy odwracać. No to przerżniemy po prostu. Jeśli nie siądzie, to przerżniemy ten mecz. No ale będziemy wiedzieć na przyszłość, że to nie, na Francję po prostu, że nie siada taka strategia, nie? Bo widzicie, to Age of Empires 4, no to jest taka specyficzna gra tutaj, te rankedy, że tutaj po prostu no, trzeba mieć mega dużą wiedzę odnośnie tego, jak się kształtuje sytuacja. Jak gdzieś tam nacja na nację wypada, jak te taktyki się wszystkie kształtują. Wy też pisaliście tam, żebym nagrał jakieś poradniki, ale no kurczę, ja wam powiem szczerze, że nawet nie wiem, w co miałbym w ręce wsadzić, tworząc taki poradnik, bo tu jest taka możliwość kombinacji, że po prostu no, tworzenie jakiegokolwiek poradnika jest po prostu głupie. No bo to nie jest taka gra, że tutaj, nie wiem, są dwie, trzy możliwości czy coś takiego, tylko tu jest tak naprawdę bardzo dużo możliwości taktyczno-strategicznych do rozgrywania tych meczy. Dlatego no, tutaj praktyka jakby czyni mistrza. W teorii mógłbym jakiś tam poradnik zrobić na, powiedzmy, takie najczęściej zdarzające się sytuacje, ale no właśnie, to jest pytanie takie, no bo wiecie, poradnik by był, powiedzmy, tam dobry dla nakontrowanie iluś tam nacji w jakiś sposób, no ale już na inne nie będzie dobry, więc to mówię. Ta gra jest taka specyficzna, że tutaj nie ma czegoś takiego, co się sprawdzi na każdego też, nie? Nie na każdą nację po prostu dana strategia się sprawdzi. Przykładowo ta strategia, na przykład jak ja tutaj Anglikami gram i wcześniej grałem, taką główną moją strategią była strategia takiego szybkiego ataku w 13 minucie, tak to nazwijmy, nie? No i generalnie na większość nacji to jest dobra strategia. Natomiast na przykład na Zakon Smoka to nie jest dobra strategia. Bo Zakon Smoka w 13 minucie to już będzie na tyle miał dojebaną armię, żeby tymi Anglikami nie macie szans tak naprawdę. Dlatego Zakon Smoka trzeba wcześniej zaatakować. I dlatego to zrobiłem. Jak z nimi grałem dwa razy, nie? No i tak to wygląda, nie? Także po prostu tu nie ma jakby jednej jakiejś strategii, czy nawet kilku, tylko
No jest dużo więcej tych możliwości. No nie zebrał tej owcy, kurwa. Poza tym powiem wam szczerze, że ja nie czuję się kompetentny do tworzenia jakiegoś poradnika, bo... I to się po prostu zmienia wszystko też, nie? Ciągle. Ciągle się pojawiają jakieś nowe patenty na to, jak rozgrywać mecze. I, no i to jest dynamiczne, wiecie, to jest trochę jak, nie wiem, z inwestowaniem na giełdzie. No to jest dynamiczna akcja po prostu, nie? I wiecie, wy się uczycie czegoś, ale wasi oponenci, czyli inni spekulanci rynkowi, no też są mocni, nie? Także, no tak to wygląda. Też są coraz lepsi, nie? Więc no to nie jest takie, że ja stworzę poradnik, a on się, nie wiem, za 3 miesiące zdezaktualizuje na przykład, nie? Tutaj praktyka. Naprawdę tak to wygląda. O, 3.58 dotarł do ery feudalnej. No nie, zły ziomuś. Dobra, ta mapa wąwóz, no. Nie wiem, czy to będzie, kurde, dobra łapa dla mnie. No ale dobra, teraz ostatnie te mecze gramy na taki ten atak, że już zaczynamy gdzieś tam od ataku takiego w 7-8 minucie. No to trzymajmy się tej taktyki, chociaż myślę, że akurat na Francję to raczej nie... Ta taktyka akurat nie będzie na Francję dobra, bo Francja ma szybką jazdę i to jest problem. I to jest problem, że oni mają szybką jazdę, bo jazda jest lepsza na przykład niż zbrojni. A znowu... Kinierzy, którzy są znowu dobrzy na jazdę, nie są dobrzy do oblegania, więc to nam komplikuje taki szybki atak generalnie. Więc szybki atak na Francję jest skomplikowany. W sensie taki właśnie gdzieś tutaj w tej, już powiedzmy tamtej, 7-8 minucie. Oj! Aj! Zapomniałem, że on będzie robił... Kurwa, zabili mi go. A nie, nie zabili go, dobra. Dobra, to jedź tędy. No dobra, szkołę kawalerii zrobił, tak jak myślałem. Dobra, starczy już tylko do drewna. No i już mnie atakuje. O kurwa, trzema mnie atakuje, ale mnie dojebał. No właśnie, widzicie, tak się gra przeciwko Francji. Kurwa. Wszystkich do pracy. Także widzicie, no w ogóle szybki atak na Francję jest ciężki, bo oni sami się rywają do ataku. Jako pierwsi, no. No i co, ja nie mam chłopów do złota. Już mi zahamował rozwój. No, także widzicie, no tak jak mówiłem, no na Francję ciężko jest. No. Nie wiem, czy on chociaż jednego rycerza stracił, czy nie. Dobra, myślimy tu tych dwóch pikinierów. Dobra, chodź no ty. Dobra. On mi to miazdą wiedzie, myślę... Tu.
Ustawmy tych, dajmy po trójkę. On mi będzie chciał, myślę, drwali zaatakować. No i widzicie, już mnie trochę gdzieś tam sparaliżował. I dajmy pod trójkę. No i już widzicie, już cała rozgrywka no nie poszła tak generalnie jak miała iść. Bo widzicie, jest 8 minuta i widzicie, i ja nie przeprowadziłem tego szybkiego ataku, no bo on mnie zaatakował szybko, ja się musiałem bronić, ja nawet, widzicie, ja teraz pilnuję gdzieś tutaj siebie, a nawet nie myślę o atakowaniu jego. Dlatego no z Francją myślę, że zagramy jednak standardową taktyką, tak to nazwijmy, czyli na tą 13-14 minutę pójdzie atak. No bo inaczej nie da rady. Już jest 9, także już po prostu tego szybkiego ataku nie zrobiłem. No bo on zrobił na mnie, no i tyle. No. Cóż wam mogę powiedzieć. Dobra, zbudujmy drugie koszary. Robi cały czas rycerz. Cały czas robi rycerze, ale to jest dla nas dobra jakby wiadomość, bo wiemy przynajmniej, że musimy iść do kinierów. O, łuczników też robi. Dobra, to też jest dla mnie cenna wiadomość. No, często jest robiony taki miks właśnie łucznicy i jazda, po to, żeby byli kontrowani pikinierzy przez łuczników. To musimy zrobić trochę też zbrojnych w takiej sytuacji. Dobra, ustaw się tu. Czy tu nawet. 18, dobra, już młyn pora. Pora się za młyn brać, bo tutaj już się lagują, już się lagują. O kurwa. No, nadziali się trochę. Dobra, chodźcie wy. Zginiesz. Dobrze, zginie. Zginie! No nie zginie. Kurwa, nie zginie. Ale Cfel pilnuje, żeby minimalnie życia zostało. Dobra, zabity. Fajnie. Oj. No znowu nie robimy po... Wiecie co, zróbmy trochę tych. No widzicie, sytuacja nie jest komfortowa. Bo on tutaj mnie trochę prześladuje. Może zróbmy... Dobra, zróbmy tą kuźnię. Jesteśmy zapóźnieni, powiem wam, z tym wszystkim. Ten łucznik. Sześciu pikinierów, no. Dobra, weźmy tu ich postawmy. Na wszelki wypadek. Ale zobaczcie, już z czasem naprawdę są ustawione.
23, dobra, do złota jeszcze. I teraz już na złoto przestawić chłopów. 6 mamy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ty chodź to. I ty. Ten chodź, no oj. O kurwa. Widzicie, no to są właśnie te uroki grania przeciwko Francuzom. I on bardzo dobrze gra tą kurewską taktyką, no. Zasygnujemy ucieczkę może. O, i dotarł do zamków jeszcze. No, to już kurwa jest przejebane. No, chyba raczej wygra ten mecz, bo powiem tyle. Chyba, że jakoś, nie wiem, jeszcze spróbuję. No ale on bardzo dobrze gra tymi Francuzami, powiem. Naprawdę. Naprawdę gra dobrze. Dobra, myślę, że spróbujemy go zaatakować. Bo tu nie ma na co czekać, bo on mnie za bardzo znowu ucieniuje. 15 minuta. O! Wycofam się, bo zobaczył, ile mam wojska. Dobra, i chodźmy. Doświadczony królewski rycerz, ja pierdolę, no. Ale koleś jest denerwujący. O! Pięknie. Jazdy zaraz nie będzie miał. Wszedł z jazdą w moich pikinierów. Pięknie, kończmy, kończmy. Pięknie. Dobrze. Dobrze się spisaliśmy. Weźmy tych wszystkich naszych ludzi jako trójkę. No my mamy jeszcze tu, zobaczcie, 20 ludzi. A jemu prawie całą armię wybiliśmy. Tylko kurde, ja bym sobie przeszedł do kolejnej epoki tak naprawdę. Bo już trochę... jest tak, że nas będzie kontrował. Dobra, może przejdźmy do tej ery zamków, bo i tak już jesteśmy spóźnieni z tym wszystkim. Wojskowo teraz jesteśmy, fajnie stoimy. Zbudujmy ten rynek. Chodźcie, co? Weźmy tu, żeby mnie nie odciął od złota. Dobra, możemy przejść. To przejdźmy. Biała wieża. Tu? Tu, dobra, tu stanę. Żeby takie główne jestestwo naszego państwa obronić w razie czego. A tym podszpiegujmy go, zobaczmy, co on robi w ogóle dalej.
Uczników zbrojnych, konnice, uczników. Dobra. Oj. Uczników zbrojnych, konnice. No dobra, no to tak w miarę wiadomo, co chodzi. Chodź no ty. Tu jakieś trzy domki, żebym wiedział, jak idą z tej strony. Bym to widział już wcześniej. Myślę, że zrobimy jakieś... Od razu z tego zrobimy jakieś mangonele. Bo tu na tych łuczników jego trzeba mu rozwalić mangonelami. Więc tu od razu zlecam mangonele. Znaczy od razu zlecam dwie. I myślę, że to będzie duży handicap w tym momencie. Ja ciebie dam jeszcze do kamienia. Gdzie jest kamień? Tu? Dobra. Dobra, tylko teraz tak. Tu mi da... Jeszcze by mi się przydało więcej budynków produkcyjnych, tak przynajmniej, żebym miał 4. Ulepszmy. Zróbmy trochę kuszników, moim zdaniem. Do kamienia ładnie. Może stajni zróbmy też trochę. Tak ze dwie. O, coś się dzieje. Kurwa, atakujemy. Dobra, tych tu. Szkoda, że tu mangonele znowu teraz mam odsunięte. To są w sumie najważniejsze. Twardo on tymi swoimi jednostkami wjeżdża. Dałoby nam się też trochę jazdy. Na wszelki wypadek, jakby on chciał, wiecie, zrobić jednostki... No wiecie, takie... Jakby chciał zrobić właśnie mangonele, jakieś coś tego, nie? Chodź no tu jeszcze. Jeszcze mi tu domków nastawiać trzeba. Men of Armes. Dobra, i chyba my jego zaatakujemy zaraz. Jeszcze tak sprawdzę sytuację. Jak to tam wygląda. Jeszcze bym sobie może zamek zbudował, żeby się zabezpieczyć jeszcze z jednej strony. Dużo zbrojnych robi. Dużo uczników. No dobra. Złoto się skończyło. Dobra, to wychodźcie tu teraz pilnować. O! Kurwa! Ja pierdolę. Co się dzieje? Czemu ci chłopi gdzieś tu lecą?
Co ja zrobiłem w ogóle? Kurde. Pierdolę. Co się dzieje? Powrót do pracy. Ale co ja tym chłopom kazałem robić, że oni zobaczcie gdzieś lecą? Już wytłumacz się zboża zbierać. Ja pierdolę. Uchujeli ci moi chłopi. Kempis lost it for Alunganu. Fair. Every charm and ten dead. Every charm and ten dead. Aj, tak to nie wygramy tego meczu. Coś się porobiło, polagowało, coś źle kiknąłem. Ale to są takie już, wiecie, rzeczy, że no, to będzie nam ciężko z takimi błędami wygrać. Pierdola. Kurwa. Niedobrze, dobra. Uważaj, dobra, trójka, chodźcie. Kurwa, wycofywać się do chuja. Cię ja lepiej dużo gram w ataku niż w obronie, taka jest prawda. Kurwa, no strategicznie mnie wycina strasznie. Miesza też, widzicie, tak miesza po chamsku, nie, że odciąga mi tych. Kurwa, wiedźmów tych łuczników jebanych. Nie wiem, do drewna dawajmy, bo to już... O, dobra, wygraliśmy to ostatecznie, no? Nie, nie wygraliśmy, bo to jest... Dobra, ci niech celują poszczególnych tych, kurwa, rycerzy. Nie, no nie wygramy. Na szczęście nam się odbudowała ta armia. Ja pierdolę. Piątka. Nie, wiecie co, musimy gdzieś w ogóle indziej iść do tego złota. Tu idźmy do złota. On już tam obczaił, że ja mam hałdę. W ogóle nie tak ten mecz się układa, jak powinien. Nie? W ogóle cały czas źle gramy wszystko. Pozwoliłem mu gdzieś tu przejąć inicjatywę i to jest bardzo głupie. Wiecie co? Idźmy my za takiem, bo to się źle skończy. Patrzcie, jako trójka. Wy jako piątka. Ale oni coś mnie nie słuchają. Zobaczcie, ja wydaję im polecenia. To jakieś takie średnie rezultaty przynosi. Shh.
Dotarł do Ery Imperiów. To jest pasażer. A może za szybko trochę dobra. Piątka. Jedziemy my na niego. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ci jako szóstka. Może na trzeba. Kurwa, nie damy rady. Dobrze. Dobrze. No trochę ją wyścieliśmy, ale nie damy rady. Nie damy rady. Dobra, trochę mu zadaliśmy coś, ale to jest za mało wszystko. Teraz jesteśmy w defensywie w sumie. To jest... ciężko będzie. W tym meczu... dobry gracz nam się trafi. Chyba nic z tego nie będzie w tym sezonie, moi mili. Kempis, lost it for Hestes. We aren't going there, Tolkien. What needeth Beyond Dun? What should we do? Dobra, może spróbujmy przejść do ery kolejnej, sam już nie wiem. Chodź no ty, zbuduj mi zamek. Będziemy tu, tak żeby, dobra, tu jeszcze można młyn ewentualnie, dobra. Tu mi zbuduj zamek. Może trochę źle, tu może, dobra, nie, źle. Tu. Robiłbym wojsko, ale chciałbym przejść do kolejnej epoki też. No i jesteśmy w kropce. On już jest wyżej Imperiów. Dobra, zróbmy trochę wojska do jakiejś obrony. Ale postarajmy się też przejść do jednak ery kolejnej. Zróbmy już dwie mangonele do defensywy. No on mi też tych chłopów jakoś pozabijał. 33, 35, 40... Kurwa! Znowu mnie atakuje. Zobaczcie, jak śmiało chodzi. Ej, no widzicie, jak to wygląda. Dobra, jak tu postawimy ten zamek, to już będzie trochę lepiej to wyglądało. No ale tędy cały czas mi jeszcze wjeżdża. O, kurwa, no. Nic tu nie będzie. Za bardzo się panoszy tymi swoimi rycerzykami. Ja powinienem chłopów wybić, bo widzicie, no to nie jest równa gra, no.
Dobra, tu idźmy złoto zbierać. Ci niech pilnują tych. Berkshire to gdzieś tu trzeba będzie zbudować. O, idzie frontalnie. Kurwa, mocny jest, naprawdę jest mocny. Nie wygramy. Jazdy też się dużo narobił. Możemy przejść czy nie? Nie no, 1200 złota muszę mieć, ja pierdolę. Dobra, sprzedajmy trochę drewna. Mogę przejść? Jeszcze nie? Przejdźmy do cholery. Władz Berkshire. Dobra, teraz możemy trochę zrobić jakieś, nie wiem, jazdy. On mnie będzie frontalnie, widzicie, atakował jednak. O, to wycofajmy nawet. Za bardzo mi ekonomię osłabił, że mógł to wygrać. Zresztą on wie, że jest to osłabiony. Pójdę. Cofujmy się. Szybko budować to. Bo to jest ostatnia szansa. Dobra, mamy to. Właścić tu. Przejść. Część tu. Kurwa, ale zobaczcie, on nawet zmienia. Widzicie, żeby zbroi szli na pikinierów, jazdę cofa. Właśnie to jest takie, ja nie lubię tego grania. Musiałbym szybko klikać. No ten dużo jednostek porobił. Dobra, chyba się poddaje. Nie ma sensu. To z drugiej strony przyszedłem do kolejnej epoki, no ale... On mnie tak już ściął tutaj rozwojowo, że to nie ma sensu. Dobra, dajmy mu wygrać. Źle w ogóle cały mecz przebiegł. Good game. Dobra, niech ci będzie. Gdzie tam Good Game? Strasznie chujowo tym zagrałem. W ogóle jestem niezadowolony na maksa, no ale... Tak to bywa. Jak się mówi, nieraz bywa niefortunnie. No, ciasną zabudowę zrobił. Nie ma szans na to złoto 3 w tym sezonie. Już tego nie uda się ugrać, moim zdaniem. Dobra, ale spróbujmy jeszcze z kimś zagrać, żeby sobie sprawdzić jeszcze tą taktykę na ten taki szybki atak w 7 minucie. Na ten bardzo szybki atak, co od razu mówiłem, że przed tym właśnie meczem, który przed chwilą zagraliśmy, że z Francuzami to będzie ciężko tak zagrać. No i faktycznie się tak okazało. Ale przy okazji, no, myślę, że ten bardzo dobrze tą Francją zagrał. Bardzo był taki, no...
nieustępliwy, jeździł po tej mapie tymi konikami i wiecie. No i bardzo był irytujący, denerwujący. No to jest najważniejsze, nie? Dlatego ja na przykład Francją bym nie grał i nie pasuje mi, bo tu strasznie dużo trzeba się naklikać, nie? Trzeba mieć trochę ADHD, żeby tą Francją grać, nie? A ja raczej taki spokojniejszy jestem w tym graniu moim. Dlatego mi bardziej na przykład Anglicy właśnie pasują, nie? Tutaj nie trzeba aż tak znowu klikać. Chociaż no... Też widzicie, no przy tych walkach teoretycznie też powinienem starać się tak, żeby właśnie... Pikinierzy na jazdę szli, zbroi na łuczników i tak dalej, nie? Jugler 9-1. 33 poziom. Ale ostatnio, kurde, coś wygrywa. Mongołami, czyli ten jeszcze inaczej gra. Ale na Mongołów znowu... Kurwa, widzę, że oni zawsze mi dają tak, żeby na moją taktykę było ciężko. Bo teraz, tak jak wam powiedziałem, że będę grał tą taktyką na szybki atak, nie? I oni, zobaczcie, w sensie ten komputer jakoś mi, kurwa, męczuje teraz takie nacje, żeby mi było ciężko to zrobić. Bo Mongołów też będzie ciężko na szybki atak pojechać. I widzicie. To jest takie granie właśnie. Jak dwa mecze wygrałem na szybki atak, to teraz mi dają, no taki bardzo szybki, 7-8 minuta, to teraz mi dają takie nacje, żebym miał konterkę od razu na brodę, nie? No dobra. Mongołami, no to też jest moja, Francuzi, Mongołowie, nie lubię z nimi grać, nie? Chociaż nieraz wygrywam te mecze. I z Francuzami. Ja myślę, że z Francuzami mimo wszystko ja więcej meczy wygrałem niż przegrałem. Z Mongołami myślę, że tak na remis chyba jesteś. Mniej więcej. Ale już myślę, że ten dzisiejszy odcinek, no to już zadecydował, że to złoto 3 nie uda się wbić, także myślę, że nie będę już nawet cisnął chyba do końca tego sezonu, bo to już po prostu się nie uda ta misja. Także no, jeszcze sobie najwyżej właśnie w tym meczu zobaczymy, jak na Mongołów pójdzie szybki atak. Też testuję tą taktykę, ta 7-8 minuta, ale z tego co właśnie się orientuję, to Mongołów to też nie, absolutnie, o właśnie, bo Mongołowie, widzicie sami, oni piersi wychodzą z atakiem, bo nie mają takich jeźdźców, o, Han, lekka kawaleria walcząca i zobaczcie, on w ogóle wyszedł, on wyszedł, o, i już mnie w ogóle nie wiem co mam robić, nie? Także no takie jest granie z Mongołami. Mongoły od razu Hanem atakują i to wygląda. O, popów nie robiłem. Super. To jest złoto w razie czego drugie. Jakbym od tamtego złoża odciął, co wydaje się być prawdopodobne. Han mi będzie walił w tych myślach. No, czy tu ich nie powinienem wysłać jednak? Drewno, dobra, tu drewno, bo tu jest sporo tego drewna.
Asha? Astrende! Ridende! Yeah! Dobra, możemy przejść. To tak, bo on mi tym Hanem może... Dobra, tu zbudujmy. Bo się boję, że mi tym Hanem jakoś wjedzie. To tu zbudujmy od razu salę rady. Tą kobiecinę jeszcze weźmy. I bez przebudowę. A, tu mam od razu przejście takie szybkie. Dobra, kojarzę mapę. On będzie zaraz za tym. A widzicie? Dobra, ale ja może go zaatakuję w tej 7-8 minucie. Zobaczymy, jak się rozwinie sytuacja. No dobra, o 4.48 przeszedł. Jugler 9.1. Niebawem też przejdziemy. Tu mi stawiać. Wy mi tu gdzieś domek postawcie. Dobra, pojedź gdzieś tak, tak. Przy samej krawędzi powiedzmy, wracaj. Idźcie do drewna, niech idą. Dobra, idźcie do drewna na razie. Chociaż dobra, jeszcze jeden domek trzeba postawić. Jeszcze tu mi domek postaw. Oj. No dobra, mamy dwóch. Failed at me. Nu, you last. Jeszcze jednego może zbrojnego. On zrobi, dobra, jeszcze jednego zbrojnego. Zróbmy, to będziemy mieli taki oddział 5-osobowy. Im zrobimy jakiś szybki atak. Okej, okay. Łuczników robi. Z tego co widzę. Dobra, to jest pierwszy oddziałek. Dajmy ich tu. Właśnie ty. Drugie koszary. Siedem. Spróbujmy go zaatakować. Musimy podejść tak, żeby ładnie zabić chłopów. Oj, wieżę buduje. Wieżę buduje. Pora zabijać chłopów, zabijać chłopów. Ładnie, ładnie, ładne zabójstwa. Nie wszyscy się pomieścicie tutaj, koledzy.
Dobra, wycofać. Wycofać. Ładny, ładny atak. Ładnie widzicie. Podciąłem skrzydełka już rozwojowe na tym etapie. Dobrze, dobrze to wyszło. Dobrze to wyszło, nie oszukujmy się. Stracił z 4-5 chłopa. A ja straciłem raptem jednego zbrojnego. Zasilmy ten oddział jeszcze jednym zbrojnym. Naprawdę fajnie. Dobra, czyli tu mamy tak. Tu byśmy mieli też wejście. Tędy ewentualnie jakoś jeszcze tam. Dobra, chodźcie wy. Jako trójka. Idźcie mi tutaj. Idźcie mi tam. Dobra, pora na młyn. Spróbujmy jeszcze. O. Oj! Kurwa. Dobra, chodźcie jednak. Moment, ty tak, domki tu trzeba postawić. Niedobrze, że on mnie koncentruje w tym miejscu konkretnym jednym. Trochę mi się to nie podoba. No ale cóż, cóż robić. Kurwa, zabić. Oj! Widzicie, no to są największe błędy. To już jest to, przez co przegramy ten odcinek. Czy pierdolę za bardzo z nimi. Dobra, idźcie tutaj gdzieś. Fajnie mu chłopów ścinam, ale, ale znowu ja też nie rozwijam i to jest mój błąd znowu. Że ja tutaj jakieś super mądrze też nie gram. To jest prawda. To jest brutalna prawda. Dobra, tym łucznikiem gdzieś się tu zapuśćmy. Łuczniki. Yes. Strelborden, Asterende. Ikeom Gangende. Sheotent Werfende. Iquilla. Łuczników cały czas robi. And you work. There you work. Yaru to work. Zbudujmy tutaj drugą kopalnię, myślę, złota, żeby w razie czego, wiecie, nie było lipy. O, do Ery Zamków przeszedł, no to bardzo szybko przeszedł.
zaskoczył mnie teraz, bo kurde, przecież mu tyle chłopów zabiłem. Jakim cudem dał radę jeszcze do Ryzanku przyjść w takiej sytuacji? Doprawdy nie wiem, ale wydaje mi się, że muszę go w takim razie bardzo szybko zaatakować. I chyba to zróbmy, bo to nie może tak być. Że on tutaj sobie tak szybko i sprawnie przychodzi do Ryzanku. Zaatakujmy go taranami, no to jest niezbędne w tej sytuacji. On, widzicie, stawia sobie jakieś wieżyczki, wchodzi do tych wieżyczek i mi zabija ludzi. Więc no musimy pójść w tarany. Jakby nie było. Musimy to po prostu zrobić. Rynek. Wychodźcie tutaj jeszcze. Tutaj nie, nie, nie. Musimy zostawiać tych farm. Chodź na to jeszcze. Niedobrze, że on przeszedł do Ryzamku. To jest bardzo niedobre. Jedzenie się skończyło. Źle, bardzo źle. Drewno się opuścić. Dobra, atakujmy go, bo ale ten mecz już się nie potoczył dobrze. Bo mimo wszystko, widzicie, on zdołał gdzieś tu przejść i tak dalej. I to tak nie powinno być. Kurwa, jeszcze sobie budował jakiś centrum. Dobra, zabiję się. Czternasto nic nie robi, no proszę. Nie tak, kurwa, ale dobra. Mamy przewagę. Chociaż militarną, tyle dobrego. Zabijmy dziada dalszy. Dobra, zabijmy chłopów. Squeezik na chłopach. Squeezik na chłopach mu zrobić. Dobrze, daj się złapać w łapkę, frajerze. Jakby się laguje tego, nie? Oj! Dużo chłopów stać. Ale nie, nie, to nie pyknie. Chyba tak nie pyknie to wszystko. Ale tutaj no kluczem jest to, ile on chłopów straci. Widzicie, że to jest bardzo duża liczba. No dobra, wybronił się dziaduga. Chodźcie no. Tutaj. Nie no, chyba się nie uda mi wszystko. Też złota jest strasznie dużo. Dobra, kupmy jedzenie. Czy ja tu zrobiłem wszystkie ulepszenia? Nie zrobiłem wszystkich ulepszeń.
Naprawdę przemocny atak musimy zrobić teraz. Tu jeszcze mamy, dobra. Trzymajmy ten oddziałek. To jest 5 łuczników. Takich do, w zasadzie, gdzieś tam skontrowania go ewentualnego. Jeszcze jeden, ten trzeba, młyn zbudować. Mamy za mało do jedzenia, chłopów. Dobra, idźmy chyba za takiem, bo on się odbuduje, a ja mam 30 ludzi, to nawet nieźle. Dobra, zaraz idziemy, myślę, za takiem. Jeszcze może chwila. Właśnie, no ty jeszcze mi jakieś domki tu kiedy zbuduj. O! Dobra. Teraz idziemy z atakiem kolejnym. Żebyś se nie myśl, leszczu. Tutaj się będziemy patyczkować. Trzy tarany. Czy cztery zrobić? Dobra, wy jeszcze zróbcie czwarty. Idziemy zaraz z atakiem. Nie będziemy się tam cackać z dziadem. No nie? Nie będziemy się cackać. Dobra. Lećmy z atakiem. Oj, cofajmy to. Trzeba jego wojsko najpierw zaatakować. Chodźcie wy, boczkiem, boczkiem. Tych chłopów tylko zabijać. Oni walczą wręcz? Kurwa, oni walczą wręcz, ci chłopi. Dobra, oblegać to już do końca. Poddaję się, mamy to. Złamałem mongolską siłę. No, kurde, ale to... No ale widzicie, no złota się nie będzie, to nie ma co to. To mimo wszystko jest, kurde, jesteśmy za słabi. Jesteśmy za słabi, no taka jest obiektywna prawda. Złoto 2, to wszystko na co nas stać w tym sezonie. Zobaczmy tych mieszkańców, jaki... No tutaj, no dobry mu squeezik robiłem na mieszkańcach, nie? Bo tutaj, zobaczcie, miał... Gdzieś, no, pod 30, pod 40 miał. A, ale ja już mu tu zacząłem, tak, tu już mu, bo tu już szedł web w web ze mną i tu już mu pierwsze skuziki na mieszkańcach zacząłem robić i miał lekką stratę w stosunku do mnie. Tu przeszedł do trzeciej epoki, zupełnie nie wiem po co on to zrobił. Miał przewagę epoki, no ale miał straty cały czas, widzicie, na tych mieszkańcach, gdzieś 5 tu miał straty jeszcze, tu już jeszcze większą miał stratę, tu... Już tąpnięcie, poniżej 27, także ekonomicznie już był słaby, a ja... Widzicie, on tu miał poniżej 27 chłopa, a ja miałem gdzieś 47. Tu już było 20 chłopów różnicy. No to nie miał prawa wygrać już w pewnym momencie. No dobra,
no to trzymajcie się, do następnego, cześć.